Nie wiem, co zrobić, by wypowiedź bez jasnego i prostego celu, wypełniona niezwiązanymi ze sobą w logiczny sposób wątkami i obrazami nie byłaby u kotem szaleńca. Poukładać, przeredagować, wybrać? Co jeśli robię to nieustannie, jednocześnie nie znajdując celów, w który mogę uwierzyć całym sobą, by wszystkim ze szczerą wewnętrzną pewnością obwieścić jakąś prawdę? Tak, zapętlenie czy coś jeszcze? Swoimi poszukiwaniami i rozterkami dzielę się czasami z osobami postronnymi, zupełnie nieznajomymi, lub dopiero co poznanymi. Jak wtedy, gdy wsiadając do autostopa, zupełnie obcy ludzie dzielą się swoimi najskrytszymi tajemnicami bądź po prostu szczerością, którą potrafimy chować przez całe życie, będąc w społeczeństwie, rodzinie, etc. Dlaczego tak jest? Jakie jest prawdopodobieństwo, że spotkam tego kierowcę ponownie. Jaka jest szansa, że to on mnie spotka gdzieś na ulicy swojego miasta? Nie wymieniamy się kontaktami, on gdzieś jedzie i bierze mnie tylko na chwilę. Trafiamy na siebie w domniemanym przypadku, który ma pewnie jakieś mechanizmy, mogące opisać kwestie prawdopodobieństwa. Poniższy cytat dostałem od przybranego nauczyciela, doświadczonego fotografa, kierowcy, który wziął mnie na chwilę do swojego auta. Podzieliłem się z nim moimi rozterkami i poszukiwaniami. W naszych wymianach mailowych usilnie uważałem, że fotografia jest zespawana z rzeczywistością. Ten cytat oczywiście wymaga weryfikacji, znalezienia go w kodeksie karnym, obecnym bądź nieobowiązującym, może nie w zapisach konkretnych spraw i mów obronnych. Od kilku dni szukam, na razie nie znajduję nic podobnego. To... Co dla mnie było punktem zapalnym, to dwa ostatnie słowa. Czyn nieskuteczny. To jest mój temat, lub tylko punkt wyjścia. Wejścia? Nie popełnia przestępstwa ten, kto w celu zgładzenia swojego wroga drzewa kuwa pali jego fotografię. Zwrac z pamięci. Tak zwany czyn nieskuteczny. Przy okazji tak ważnej sprawy, jak tutaj, nie wiem, jak uniknąć infantylnego tonu i pokonać lęki. Próby unikania danego rejestru kończą się wchodzeniem w rolę i przybieraniem maski, których mam wrażenie nie da się całkowicie uniknąć. Nie jesteśmy sam na sam. Możliwe, że jeszcze się spotkamy, może tylko mijając się na ulicy. O czym to będzie? O zamotaniu? Podskórnym czuciu? Intuicji i miotaniu się? Chcąc znaleźć fotografię, odpowiadającą na hasło wiosna, pomyślałem wczoraj o uchu mojego brata. Stoi, patrząc pusto przed siebie. Bo tak mu kazałem. Stój i patrz po prostu przed siebie. Delikatnie obróć się w prawo, a on drepta przez sekundę w miejscu. Później widywałem podobne dreptanie w szpitalu, tyle że ciągłe. Jest czarno-biały, zakwitnącym krzakiem, wystającym chyba z zaogrodzenia osiedlowego punktu energetycznego. Nie wiem, jak to nazwać. Masa wielkich transformatorów, buczących i bzyczących. Próbuję wyostrzyć z niewielką głębią ostrości jego prawe ucho. Nie, nie, to się nie nadaje. Nie powiększam. Na razie nie powiększam. Dziś w nocy śniło mi się, że mój ukochany młodszy brat umarł. Już nie jestem w stanie sobie przypomnieć w jaki sposób i dlaczego. Pamiętam tylko, że umarł, a ja miałem jego fotografię. Nie było aż tak źle, jak wtedy, gdy umierali rodzice w dziecięcych snach, a mój świat się kończył i zaczynał na nowo, gdy wchodziłem między nich do łóżka. Tydzień temu widzieliśmy się z Igorem w domu rodzinnym. Nie rozmawialiśmy wiele, chwilę przed moim wyjazdem poszedłem pod jego technikum w nadziei, że zrobię mu portret. Zgodził się, ale poprosił, żebyśmy zeszli z widoku na schody za szkołą. Zupełnie nieciekawe miejsce. Wysagałem się krzaków, opluta kostka brukowa i świecące śmieci na szarym tle ospałych roślin. Trudno. Miałem ledwo kilka minut na rozstawienie aparatu. Zaraz kończyła mu się długa przerwa. Zrobiłem to szybko, wróciłem do pracowni, wyjąłem arkusz kolorowego slajdu i wywołałem. Nic nie wyszło. Na sześć kadrów z tego weekendu. Dwa nie wyszły. Jeden zupełnie jest niezaświetlony, a drugi prześwietlony. Które to fotografia, Igora? Nie wiem. Gdzieś popełniłem błąd. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie całego rozstawiania się i przygotowania ekspozycji. Nie ma tej fotografii. Kazałem mu tym razem spojrzeć w obiektyw, a on starał się wyglądać poważniej dorośle. Opuścił brodę i spiął usta, zaciągając się papierosem. Nie ma tej fotografii. Miałem nadzieję. Wierzyłem. Że będzie. Czy zespawanie fotografii z rzeczywistością, która mnie napędza, sprawia, że czuję jakąś potrzebę zapisu? Czy to połączenie rzeczywiście istnieje? Czym jest i jak wygląda ten spaw? Kto jest spawaczem? Może lepszym określeniem byłoby węzeł. Niczym węzeł gordyjski. Bo czym jest rzeczywistość, w której poruszam się, wyłapując tylko imponderabilia? Takie mądre słowo, a węzeł bym najchętniej rozciął. Ale. Ciąć nie możesz, rozwiązać też nie możesz, a mimo to próbujesz. Fotografia jako zapis rzeczywistości, czy próba uchwycenia rzeczy w sobie i lub infantylnej chęci zatrzymania na zawsze. Jest to czyn nieskuteczny i prawdopodobnie nie chodzi o znalezienie jego uzasadnienia, dowodów, bo może po prostu, po prostu chodzi o to, kurwa, bo może po prostu chodzi o to, by być czynnie skutecznym. Uciekłem od malarstwa. Poczułem się przerzuty, wchłonięty i zagubiony. Czy w malarstwie, czy w sobie? Wpadłem w niej jako nastolatek kipiący hormonami, wypełniony budującymi się nowymi połączeniami neuronowymi, o których mówią w wizualizacjach 3D programów popularnych naukowych na Discover Channel. Składając się z chemii, której nie rozumiałem, a w pewnym momencie zacząłem samodzielnie zaburzać. Proszę wybaczyć wątki autobiograficzne, ale na obecnym etapie wydaje mi się, że są niezbędne. Biorę pod uwagę ewentualne skasowanie ich w miarę tego, jak tekst będzie się powiększał, a obrazy krystalizowały. Może odwrotnie. Od początku wewnętrznej potrzeby była fotografia. A właściwie cyfrografia, choć jak często podkreślam wolę nie wchodzić na ten grząski grunt, który odwraca moją uwagę od obrazu samego w sobie. Jak na neofitę przystało, gloryfikowałem obraz malarski, malarzy, trud malarstwa i mesjanizm towarzyszący tej dziedzinie, przedstawianej nam przez, przez starszych w taki sposób przez długi czas. Jakby wysiłek, który podejmuje w próbie zapisania rzeczy w istocie protezuje go i nadaje mu wartość. Tego prawdopodobnie nie jestem w stanie się wyzbyć do końca. Patrz wyżej. Fotografia, cyfrografia i dalsze protezowanie za pomocą notatek, kiedyś nagrań dźwięku, etc. Między innymi nadmiar, rozdrganie i miotanie się w własnych przeświadczeniach, wyobrażeniach, i pomyłkach, poskutkował znalezieniem się na oddziale 4A Szpitala Psychiatrycznego imienia Józefa Babińskiego w Krakowie. Oddział dla osób głównie po próbach samobójczych lub wypełnionych myślami o końcu. Wszyscy wymieszani: wszyscy, to znaczy depresyjni, depresyjno-manykalni, schizofrenicy, nerwicowi, recydywiści chcący uniknąć kary, bezdomni symulujący by mieć jedzenie, mycie, spanie. Ludzie z przypadku, nie wiedzący nawet dlaczego się tam znaleźli. Ludzie rośliny, pijący wodę z sedesu i to był dobry znak, że wracają do siebie. Przechowalnia czpalnia, umywalnia, umieralnia. Spędziłem tam miesiąc. Z pudełka po zapałkach zrobiłem aparat, którym fotografowałem to miejsce i ludzi. Później udało się mojej dziewczynie przemycić mi jeden z pierwszych aparatów na klisze mały kompakt, ale miał już obiektyw. W sumie zaświetliłem dwa filmy. Kolorowe. Od tamtej chwili nie przestaje. Pierwszy podszedł do mnie Kuba. Z olbrzymią grubą blizną na torsie w kształcie odwróconej litery L. Jak się później okazało, kuzyn Adriana z innej sali rozpruł kiedyś Kubę, bo mieli kosę. Kubę ledwo poskładali. Był schizofrenikiem. Miał kąciki ust spieczone białą śliną, Chodził po wąskim korytarzu górnego piętra, słabo oświetlonym migającymi jarzeniówkami, bo argon się już dopalał. Jego oczy zasłaniały czarne okulary, podróbkę Ray-Ban Wayfarer, a na uszach miał duże, studyjne słuchawki Sennheiser. Podszedł bardzo blisko, jakby chciał mnie pocałować i szepnął do ucha. — No, wy jesteś! Chcę zajarać z tobą skuna. Nie, dziękuję. — Mów, jak coś, odpowiedział. Nie pamiętam, czy zastanawiałem się nad tym, co będzie dalej, czy planowałem, czy szukałem sposobów wypowiedzi. Znalazłem się w teoretycznie bardzo konkretnym miejscu, odartym z powyższych możliwości, a teoretycznie to słowo tutaj kluczowe. Michał, który trafił tu po zasłabnięciu i późniejszej trudności w określeniu siebie, teoretycznie był zdrowy, nic mu nie było, a praktycznie dreptał w miejscu od haloperydolu ładowanego dożylnie. Po dwóch tygodniach był już praktycznie i teoretycznie ubezwłasnowolniony, a jego wyjście zależało od szpitalnego prawnika. Może Michał kłamał? Może jego matka i brat również kłamali przy odwiedzinach, kiedy pytałem, dlaczego jest tak, jak jest. W zajęciach z artyterapii nie uczestniczyłem. Patrzyłem, byłem, słuchałem, otwierałem prymitywną migawkę z papieru i włączałem nagraj dźwięk w smartfonie. Po prostu zapisywałem, i ten zapis był dla mnie chyba jedynym łącznikiem z rzeczywistością, którego się nie pozbyłem po wyjściu. E, eee, studenciak! Kiedy wypuszczają? Wychodziłem patrząc na kolegów i koleżanki siedzących przy obiedzie z olbrzymimi mefedronowymi uśmiechami na twarzy. Dwa dni wcześniej kolega Monki Monki pokazał mi młynek z różową solą himalajską. No to zobacz. Widzisz te białe? No tak. Powiem ci, że to nie jest sól. Chcesz? Nie, dzięki. Mówię jak coś. Mąki? Co to znaczy to mąki? Od mąki popatrzył na sól. Albo od małpy. Wiesz. Mąki wykrzyczał jak szympan w Zo. Był w pierwszej sali. Z kamerami dla nowo przybyłych. Ciągła obserwacja. Jak się poprawiało, to można było się przeprowadzić do kolejnej. W tej sali był też zakonnik na wózku inwalidzkim przy łóżku pod północnym oknem. Uzależniony od słodyczy. Schizofrenik z misją. A ja stałem pomiędzy nimi. Miesiąc wcześniej byłem lokatorem w tej sali. I co teraz? Może to ty mi powiesz? Ja chciałbym zobaczyć więcej zatrzymać się w ciernistych krzewach i dźwiękach jaszczurek przebiegających w cieniu piaskowca. Nie patrzeć na leżące co parę metrów czerwone łuski strzelby, trzymające kiedyś w sobie chmarę czarnych ołowianych kuleczek, które po ukuciu w spłonkę wydostawały się na zewnątrz niczym potomstwo ubitego pająka w zaawansowanej ciąży. Nie fotografuję tego. Idę zobaczyć coś więcej. Ciernie kłują i drapią po gołych nogach słońce paliły są głowę. Nigdy nie byłem tak daleko, a wciąż zwracam uwagę na krzyże przy drodze. Paweł. Jest chłopakiem w okolicy 25 lat. Uśmiecha się, a właściwie ma uśmiech przyklejony do twarzy. Jakby jego ciało lub umysł, sam nie wiem, chciał powiedzieć nie wiem gdzie jestem, jedyne co mam dla otoczenia to uśmiech. Gładkie białe zęby jak w internetowej emotikonce, której znaczenia nie jestem w stanie określić. Nie wiem kim jest Paweł. Ma na sobie koszulkę FC Barcelony. Krótkie spodnie Nike i szybkie buty, w których, jak później się okaże, są jego znacznie szybsze stopy w białych skarpetkach Ribok. Buty musiał wkrótce po wejściu oddać wejść w klapki. Właściwie to musiał oddać sznurówki a klapki to naturalna kolej rzeczy. Ciągle było słychać ich strzelanie klapanie klap-klap. Mam wrażenie, że został tu wprowadzony, jakby przypadkowo, przez dwóch pielęgniarzy którzy wyglądali natomiast jakby tylko dorabiali w ten sposób a na co dzień są bramkarzami w klubie nocym? może nie chcieli go wpuścić w tych butach piętra oddziału na noc są zamykane góra nie ma połączenia z dołem ci którzy są na górze są świeże jeszcze musi im się polepszyć noc są puste a wieczory poprzedzone jedzeniem przed snem suchego chleba z cukrem który został z rana i jest wystawiony na stolik dolnego korytarza zaraz przed zamknięciem pięter. Dlaczego się tu znalazłeś? Nadal ma ten uśmiech i zaczyna patrzeć mi w oczy. Wiesz, mam problem z nerwami. Również się uśmiecham, chcę go pocieszyć. Mówię, że tu i na zewnątrz przecież każdy ma problem z nerwami. Będzie dobrze. Tu też nie jest źle. Tylko trochę, a może bardzo inaczej niż na zewnątrz. No tak, ale ja serio mam problem z nerwami. Denerwuję się, wiesz. No ja też się denerwuję. Zdarza się. Ale ja się bardzo denerwuję. To znaczy? Nie panuję. Pokuciłem się z mamą, ona zadzwoniła na policję i pogotowie. To co zrobiłeś? Zniszczyłem pokój i później wyrzuciłem butle z gazem przez okno. Okej. Okay. Będzie dobrze. Do niego to mówię czy do siebie. Kilka dni później pytał, kiedy zamawiamy pizzę. Robiliśmy to co jakiś czas. Ale on wtedy nie zamawiał z nami. Tak tylko pytał. Gdy przyjechała pizza, Paweł biegł z końca korytarza, wymijając patrzących na dostawę i prześwietloną przestrzeń za progiem. Drzwi musiały być rozchylone na oścież, żeby największa z oferty sześćdziesiątka z mnóstwem dodatków w ciepłym kartonie z logiem pizzerii pod dębami mogła przejść do naszego świata, a on mógł prześliznąć się pod przetuszczonym dnem w swoich białych skarpetkach, w jednej z których schował pięćdziesiąt złotych na nowy początek. Stary, jakbym miał pięć dychtoń, sobie życie inaczej ułożył. W nocy bramkarze złapali go na pobliskim osiedlu. Następnego ranka wszyscy zaglądali do jego sali, patrząc, jak jego ciało leży przypięte pasami do łóżka, a umysł jest jakieś 30 centymetrów pod nim, przepleciony z haloperydolem przez metalowe sprężyny szpitalnego łóżka. Już się nie uśmiechał. Powiedziałem, że wspaniale to zrobił i że będzie dobrze. Za mną stał pan Jurek, malarz, chorujący na schizofrenię. Udzielał mi krótkich korekt, na ogół nie było z nim kontaktu. Sprawiał wrażenie zupełnie odciętego. Gdy pokazywałem mu szkicownik, dawał mi pięciominutową korektę, którą przerywały w pewnym momencie głośne naloty wyjących stukasów i uciekających jednostek piechoty. Na jednym z zebrań społeczności, gdy mieliśmy wybrać przewodniczącego, wstał z krzesła. Jego wciąż umieśniona, mimo wieku, klatka piersiowa zaświeciła, wypięta między rozchyloną wojskową kurtką. Oficjalnym, pełnym powagi tonem powiedział: Jak ja, osoba chora psychicznie, może decydować o losach tej społeczności i świata. I usiadł. Dziękujemy, panie Jerzy. Zakomunikowała przewodnicząca spotkaniu prowadząca pielęgniarka. Wcześniej została zgłoszona kandydatura pana Adama, który przez poprzedzający wybory tydzień przeprowadził zaawansowaną kampanię wyborczą. Podchodził do każdego i mruczącym głosem prosił, by w kolejnych wyborach głosować na niego. Kto jest za wyborem pana Adama? Zdecydowana większość oddziału uległa i podniosła dłonie na tak. Pan Adam się cieszył, był dumny. Wtedy jedna z prowadzących, były dwie lub trzy, zagrzmiała: Ale panie Adamie, pan nie może być przewodniczącym, onanizuje się pan przy ludziach, nie ma pan wyjść na zewnątrz, i to w ogóle niemożliwe do zrealizowania. To musi być osoba, która ma chociaż wyjścia na spacery do szpitalnego sklepu. Krzyknął, że to jest skandal, i wybrano panią Krystynę, która również bardzo się cieszyła. Nie sfotografowałem tych wydarzeń. Gdy jadę pociągiem i słońce świeci w moją stronę, mogę zauważyć, jak światło odbija się od szyb wagonów i pada na białą, wysuszoną korę brzus rosnących przy torach, takich samych jak ta, którą miałem przed oknem mojego dziecięcego pokoju na ulicy Kurpińskiego. Zasadził ją dziadek, podobnie jak akacje przed balkonem mieszkania w bloku z Wielkiej Płyty. Poranne światło odbite od szyb jadącego z prędkością 144 km pociągu. Tworzy przez ułamek sekundy, przez około jedną trzydziestą, może jedną piętnastą skoncentrowany, błyszczący pas przecinający herlawe, białe drzewa. W tym krótkim odstępie czasu tracę poczucie przemieszczania się. Długi pas brzozowych sztachet staje razem ze mną i pociągiem. Rusza się tylko światło, ale w miejscu, migocze połuszczącej się skórze. Nawet nie podnoszę aparatu do oka. Wszyscy mają maski. Niektórym wystają nosy z nadgórnej krawędzi. Usta są delikatnie otwarte, jak u modelki modowej, a w okolicy rynienki podnosowej zbiera się słony smak potu, który co jakiś czas zbliża się do ust lub wsiąka w materiał maseczki. Wszyscy czekamy, aż podjedzie. Nie wiem, czy ogarnę wejście. Wydaje mi się to niemożliwe. Jeszcze mnie dusi i powstrzymuje ten kaszel, by ludzie nie patrzyli. Chciałbym splunąć, ale to niemożliwe. Chyba, że zaczekam, aż pot zbierze się w ustach. Czuję mrowienie na świeżo ogolonej głowie. Masz Liptona. Weź się napij. Pić się nie chce? Skąd wiedział? O tak. Dzięki. Luz. Totalne orzeźwienie i poczucie euforii, którą przez lata sugerują mi reklamy telewizyjne, zostaje przerwane przez nadjechanie olbrzymiej lokomotywy z tylko dwoma wagonami przydziałowymi. Do zapachu poruszonych w popłochu przepoconych koszulek i maseczek dołącza smar i olej. Nie zapomnij plecaka. Okej, okay, mam. Który wagon? Dobra, po prostu kieruję się za nimi. Jakoś to będzie, przecież się nie zgubię na jebanym peronie w Świdnicy. Kostka brukowa pod nogami wydaje się być gumowym kompozytem, jak na nowych placach zabaw, żeby dziecko nie zrobiło sobie krzywdy. Wchodzimy do drugiego. Tam idzie mniej ludzi. Tory są Nisko, ostrożnie kładę stopy na kratowanych stopniach, żebym nie wpadł w tę przerwy, bez przypału. Okej, okay, jestem, co to za gość, nie ma maski, ma spoconą czerwoną twarz z przerośniętym nosem i puszkę rompera w dłoni. Nie zapamiętuje oczu. On też nie. Jego wzrok ogniskuje się kilka centymetrów za moją potylicą. E, tu! Dobra, w lewo, zawsze musi być jakiś typ z browarem koło kibla. Puszczone drzwi zatrzymuję łokciem. Pcham, ktoś żegna dzieci jadące na wakacje. Szybko, strzelają drzwi przedziałów. Czy to ja tak dyszę, czy wagon. Zaglądam w kolejne przedziały. Szukam tego z moimi. Wymieniam podejrzliwe spojrzenia. Z obcymi pasażerami. Nie, spokojnie, nie dosiądę się do was. OK, jest Remo, wchodzę. Otworzy ktoś okno? Ale sauna, dajcie głośnik. Ktoś browara, Liptona? Ja Liptona proszę. Okej, okay, mogę siadać koło okna, przodem, przez Dzierżoniów. Dziwna trasa. Weź oddech, wypuszczając powietrze, zanosz się kaszlem. I jak? pyta Remo. Jest okej, okay, tylko gorąco. Idziesz ze mną do Kibla? Nie, ja mam jeszcze dobrze. Zaczyna grać muzyka. Co to znaczy w ogóle? Bliki wibrują. Kiedy zatrzymuję na chwilę wzrok, małe refleksy stopniowo rozlewają się na cały obraz. Czuję, jak krew pulsuje w czaszce, a migoczące światło wraz z nią. Coś pode mną hałasuje. Słyszę znów wyszenie i zanim zadaję sobie pytanie o pochodzenie tego dźwięku, zauważam, że krajobraz zaczyna bardzo powoli się przesuwać. Czy to ziemia wiruje pode mną? Bicie serca wypełnia im gardło. Niski, jednostajny dźwięk silnika wypełnia głowy, oparte o wibrujące szyby największego z możliwych autokarów. Nikt nie wie. Wszyscy śpią. Niebieskie taśmy ledowego światła nad głowami robią wodę z tej zamkniętej przestrzeni przewożącej ludzi po powierzchni autostrady otoczonej cynobrowym jesiennym lasem, powoli zanikającym w zmierzchu. W szczelinie między oparciem i szybą delikatnie świeci na niebiesko szczupła dłoń. Czy wszyscy śpią? Najpierw jest nadgarstek, dużo węższy niż dłoń przesuwającej się, na którym można wyczuć wewnętrzne ścięgna zginaczy. Skóra jest tu ciepła. Zimne końce palców czują różnicę temperatur. Krótkie paznokcie nie zatrzymują. Wystające opuszki palców przesuwają się do wewnętrznej części dłoni. Jest cieplej niż na nadgarstku, a również zimne i chude palce delikatnie łapią te przesuwające się do środka niebieskiej dłoni. Cofają się, by przesunąć się po wierzchu. Ktoś z tyłu poprawia się w niewygodnym fotelu. W odbiciu na wybrującej szybie widać przebłysk niebieskiego białka oka spod rozchylonych delikatnie powiek. Szczelnie są splecione w jednostajnym ruchu niebieskie dłonie, palce przeplatające się i wypełniające sobie przestrzenie między nimi. Wszystko jest niebieskie. O, no, pani, to pan wierzyć, że jest coś takiego, że pan tu do głowy przecież, Nie chcę z całą pazą, tutaj. Tu musi być hamlet, kurwa. o gdzie pan pijete. Zaczyna się już właśnie, co pan ma do dyspozycji, czarny tuż tu kręcony mm -hmm. na siodełku, skąd na ma